Dostaje białe, no i zgodnie z planem następuje tutaj D4 i London, proszę państwa Zdaje się, że zdaje się, że Slayprox ćwiczył tego Londona 4 godziny, 4 godziny, bo ja już o 17 ja już o 17 widziałem, że Slayprox Londona ćwiczył, także jest tutaj bardzo dobrze przygotowany do tego debiutu i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Póki co standardowy rozwój figur z jednej i z drugiej strony, więc na ten moment nic specjalnego się nie wydarzyło. Jedna i druga strona wprowadza skoczki i gońce do akcji, ale widać, że tutaj Nieuczesana jest znacznie lepiej przygotowana niż w poprzedniej partii, ponieważ tutaj swoje decyzje podejmuje znacznie, znacznie szybciej, a też podejmuje te decyzje znacznie, znacznie lepsze. Więc pod tym względem to rzeczywiście wygląda. Eee, dużo sensowniej, no i zobaczymy co się wydarzy dalej. Póki co największym plusem Nieuczesanej w tej pozycji jest ten skoczek na E5. Ten skoczek na E5 jest bardzo aktywny, z pewnością będzie utrudniał przeciwnikowi życie, ale Slayprox też tutaj nie odpuszcza bardzo szybko, stara się rozwinąć jakąś akcję na skrzydle hetmańskim. Być może dalej będzie chciał tutaj lecieć pionami, ponieważ dzięki skoczkowi E5 nieuczesana ma przewagę w centrum, jest tutaj znacznie aktywna. Aktywniej ustawiona, więc to jest oczywiście plusik po jej stronie. Tylko teraz cała zabawa rozbija się o to, czy jej uda się ten plusik wykorzystać na skrzydle królewskim. Eee, nie będzie lekko, na pewno nie będzie lekko. Gucio już gotowy, no ale Gucio to za godzinę dopiero gra. Ale jak gotowy, to dobrze. Lepiej, Lepiej za wcześnie niż za późno. Okej, okay. po prostu roszada, po prostu roszada, czyli najprościej jak się dało i to jest, to jest w porządku podejście, to jest w porządku podejście, to znaczy, e, to znaczy biały mm, zabezpieczył sobie króla, rozwinął lekkie figury, powalczył o centrum, czyli wszystko co należało zrobić w debiucie zostało tutaj zrobione. I to jest bardzo dobre podejście, no tylko kwestia jak tutaj dalej wkroczyć do akcji A6, czyli, czyli Slayprox tutaj tak delikatnie podchodzi do tej pozycji, jakoś bardzo się nie śpieszy, widać tutaj to napięcie, no... Ta pierwsza partia to tak trochę jak pierwszy naleśnik, nie? Czyli wyszła kiepsko, ale w, w tej partii, no to zdecydowanie walka jest znacznie bardziej wyrównana. F3 zostało zagrane, czyli, czyli nieuczesana prawdopodobnie będzie chciała tutaj uderzyć w centrum, co wygląda bardzo. Podstawiony skoczek został! Cóż za błąd! Cóż za błąd ze strony Slayproxa! Skoczek za darmo, proszę Państwa, jest. Skoczek za darmo i jeszcze z atakiem na Hetmana. Gruby błąd ze strony zawodnika, ale zdaje się, że ani Slayprox, ani nieuczesana. O! Slayprox zauważył! Widzę teraz na kamerce, że teraz zauważył. Nieuczesana jeszcze nie widzi. Nieuczesana jeszcze nie widzi, ale no, ma tutaj dużo czasu na zegarze, więc na spokojnie może się. Może się zastanowić, ale no tutaj widać widać ból na twarzy zawodnika, widać ten stres. On czeka, czy nastąpi tutaj wykonanie wyroku, czy nie nastąpi wykonanie wyroku, e, ponieważ no nic nie broni, nic nie broni e, tego skoczka na C6. E, wida widać że zawodnik się już spiął. O rety kotlety. E, nastąpiło A4 nastąpiło a4 co ze strategicznego punktu widzenia nie jest takim głupim zagraniem no bo rzeczywiście atakuje tutaj na b5 no ale skoczek był za darmo skoczek był za darmo a za darmo to bardzo ucz uczciwa cena <grybuj> oj a widzicie to ja zawsze powtarzam tak jak mieliśmy też treningi z Guciem zawsze ale to zawsze Trzeba zwracać uwagę na to, co jest niebronionego. A przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na niebronione figury u przeciwnika. To, co jest niebronionego, no to e, trzeba zaatakować. E, chociaż z drugiej strony faktem jest, że jest tutaj problem na B5, jest tutaj problem na C6, więc ogólnie rzecz biorąc cały czas nieuczesana tutaj atakuje, ale teraz za to nastąpił Nastąpił kontratak, ponieważ skoczek zaatakował Hetmana. Hetman będzie musiał gdzieś uciekać, i w ten sposób wydaje się, że czarny tutaj rozwiązał wszystkie swoje problemy. Aczkolwiek wcale to nie wyglądało za dobrze, wcale to nie wyglądało za dobrze, więc tutaj się wywinął. Slayprox na ten moment. Zobaczymy, jak się partia będzie rozwijała dalej, ponieważ ogólnie rzecz biorąc mogło być cudownie e, po stronie nieuczesanej. Na ten moment jest e, tylko w miarę dobrze. Są cały czas perspektywy na atakowanie, no bo ten Hetman e, przejdzie tutaj na skrzydło królewskie, najprawdopodobniej. Jest też Cały czas atak na punkt B5, więc perspektywy na atakowanie są cały czas tutaj realne. Naprawdę mm, wygląda to bardzo dobrze. E, są tutaj szanse. E, no ale wiadomo, no, sko skoczek przewagi to skoczek przewagi. E, no dobra, nastąpiło wybicie na A4. Wybicie na A4 nie jest zbyt dobrym podejściem w tej sytuacji. A to wszystko z powodu takiego, że te piony zostają w tym momencie... Rozbite, ponieważ wcześniej te piony tak ładnie jeden obok drugiego były ustawione i mm, wzajemnie się wspierały, a w ten sposób, no to już się pojawiły słabości. Nieuczesana się tutaj zastanawia, natomiast zdecydowanie należałoby tego piona z A4 zgarnąć. Ten pionek z A4 musi zostać zbity i tak, skoczek rzeczywiście zgarnął pionka, i teraz Pojawia się groźba bicia na D5, więc e, Slayprox w tym momencie musi uważać, e, ponieważ e, no jest C5, musi zabezpieczyć. A mało tego, że jest groźba bicia na C5, jest też groźba C3. Ponieważ zauważcie, że ten skoczek z B4 nie będzie miał gdzie uciekać. Na C6 nie może, bo zostanie zbity. Na A6 mu pionek przeszkadza, na D5 mu pionek przeszkadza, więc po C3 ten skoczek musiałby iść tutaj. No a wiadomo, że ten skoczek na A2 e, zostanie bardzo solidnie osaczony, więc. Nie jest pozbawiona problemów ta pozycja Slayproxa, ale zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijała. Ewidentnie Slayprox słusznie się obawiał tego Londona. Słusznie się obawiał tego Londona, bo ewidentnie w, w obronie sycylijskiej e, poszło mu bardzo dobrze, ale w Londonie to ta sytuacja dosyć podejrzana. Dosyć podejrzana, także nie, zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Hetwan C7, czyli Hetwan tutaj zabezpieczył tego pionka C5, a jeszcze dodatkowo zabezpieczył pole C6. Czyli w ten sposób skoczek będzie się, będzie się mógł wycofywać. Więc tutaj Slayprox bardzo dobrze pokombinował, ponieważ ruchem Hetman C7 realnie grubsze problemy rozwiązał. Fakt, że nieuczesana może zbić piona na C5. I to skutkuje tym, że... Oj, tak to oczywiście nie za dobrze, bo Hetmana, eee, hetmana by czarny stracił. Mm. Ale jeżeli Hetman zbije na C5, no to wtedy jest goniec, który po tych czarnych polach całkiem agresywnie może działać. Ale co poszło w partii? Co poszło w partii? W partii skoczek się cofnął. E, ogólnie rzecz biorąc, ogólnie rzecz biorąc, warto zapamiętać takie podejście, że wycofywanie się to jest niedobrze cofanie figur, to zazwyczaj jest zły pomysł. Kiedy idziesz do przodu i utrudniasz przeciwnikowi życie, to wtedy jest spoko. Jak się cofasz, to zazwyczaj to znaczy, że już jest, że już jest niedobrze. No teraz jest naprawdę solidna, solidna presja na tego skoczka na E5. Naprawdę nie jest to lekka pozycja ze strony nieuczesanej. Wygląda, wygląda, że tutaj już te problemy, które tam Slayprox w pewnym momencie posiadał, to wygląda na to, że te problemy zostały już rozwiązane. I teraz to nieuczesana musi uważać. Tym bardziej, że już 4 minuty na zegarze zostały. Więc coraz mniej tego czasu. No, zobaczymy, zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Ponieważ tu już chyba około minuty zastanowienia. Gdzie sprawdzić wyniki? Wykrzyknik Polchamps. Wykrzyknik Polchamps jest komenda, i tam możecie wbijać w ten link. Tam wszelkie informacje codziennie są aktualizowane na koniec streama. Więc aktualne drabinki będziecie mogli zobaczyć. Ale E4? Podoba mi się ta agresja. Nie powiem, że nie. Agresja bardzo dobra cecha, jeżeli chodzi o szachy szczególnie. Ale jednak pionek D4 jest teraz niebroniony. Więc dobrze tutaj nieuczesana ruszyła w centrum, ale teraz jest, jest dużo problemów, jest dużo problemów. Ponieważ wisi ten skoczek na E5, a jeszcze dodatkowo wisi ten skoczek na C3. Więc dużo figur tutaj podwisa i nie wygląda. Znaczy. Nie no, nie da rady, nie da rady, żeby tutaj biały wszystko obronił, więc albo jeden, albo drugi skoczek będzie nie, będzie tracony. A Dawid mówiłeś, że London beznadziejny. No to i to się potwierdza w tej partii, także nie wiem o co ci chodzi. <ścoughs> um, no dobrze. Mm, nie no, są problemy. Są naprawdę tutaj realne problemy i nie da rady rozwiązać. Mm. Jedyne co, jedyne co, to nieuczesana może tutaj liczyć, że, e, powymienia, że powymienia te wszystkie figury jakieś tutaj E5. No to jeżeli coś takiego, takie widełki z Leprox podstawi, no to okej, okay, to tutaj piłka w grze. Ale no jeżeli nie podwali tych wideł, no to pozamiatane. Misklik! to był misklik. On chciał zbić tego gońca. On, ona może tu wygraną pozycję uzyskać. Skoczek E5 i to jest figura więcej. ależ tutaj upadek ze strony zawodnika grającego czarnymi, ale widać po minie! widać pominie chowa się tutaj eee, No widać, że... Widać, że tutaj cierpienia młodego streamera. No i zobaczmy: Figura została zgarnięta, i to jest naprawdę ogromna przewaga po stronie nieuczesanej. Jest figura przewagi. Jest figura przewagi, czyli nieuczesana powinna grać jakiś skoczek G4, pozbyć się tego skoczka z F6, i wtedy są bardzo dobre perspektywy na atakowanie na skrzydle królewskim. Rzeczywiście, biały ma tutaj więcej figur. Oczywiście nieuczesana musi uważać, ale dobrze kombinuje, naprawdę dobrze kombinuje. Eee, zaatakowała Hetmana. Chce wrzucić tę wieżę do akcji. Oczywiście problemem jest czas. Pro... I podstawka skoczka. I czas. Eee, no dobra, no dobra. Mm... No presja czasu, presja czasu tutaj ewidentnie, e, ponieważ już e, zjechała po, poniżej dwóch minut. No wyglądało to dobrze. Wyglądało to naprawdę bardzo dobrze, ale po szachu no to króla trzeba było schować. Króla trzeba było schować. E, no, zobaczymy, zobaczymy. Ponieważ e, dalej tutaj nieuczesana stara się atakować e, na skrzydle królewskim. No, ale to już jest półtorej minuty na zegarze, więc tutaj czas zdecydowanie. Kolejna podstawka figury? No ile tych podstawek? No chyba limit już został wykorzystany. Oj, niechcąco. Eee, no bo tutaj po biciu na E4, skoczek bije na E4, no i wieża bije na E4. I znalazła! Znalazła! Po raz kolejny figura przewagi. Ależ tutaj wzloty i upadki. Termometr rozgrzany do czerwoności. Czarny rusza tutaj pionem A. Nieuczesana atakuje. Nieuczesana ma kompletnie wygraną pozycję w tym momencie. Ale musi przyspieszyć. Musi przyspieszyć, bo mało czasu na zegarze. Została zaledwie minuta. Więc czasu jest wystarczająco. Ale trzeba uważać. Trzeba uważać, ponieważ czarny pcha tego piona do przodu, e, z pewnością ten pionek e, już e, będzie chciał wjeżdżać na pole A1, żeby zamienić się w Hetmana I teraz goniec bije A3, goniec bije A3, musi się pozbyć tego piona Ajajaj, to są problemy, ponieważ A2 z groźbą A1, a tutaj ten goniec cały czas podwisa i teraz A1 i czarny będzie odzyskiwał materiał. Także presja czasu była tutaj zdecydowanie ogromna. Ale nad czym się tutaj Slaypock zastanawia? No, A1 musi zostać zagrane. F5! F5! Teraz wieża może piona zatrzymać! I to rzeczywiście nastąpiło! Wieża zatrzymała tego piona z A2, teraz wejście na... wejście na A1 jest niemożliwe, proszę państwa, a mało tego, mało tego, nieuczesana ma przecież swojego wolnego pionka. Ten pionek będzie mógł biec do pola przemiany. Goniec oczywiście odbija. Wieża Slayproxa będzie cały czas musiała bronić tego piona. Dokąd ten król zmierza? Pionek delikatnie zaczął swoją podróż od C3. Bierze tutaj rozpęd. Pionek już jest za darmo do zdobycia. Slayprox zdecydowanie gra tutaj na zegar przeciwniczki. On z pewnością widzi, że 30 sekund zostało na zegarze nieuczesanej. No to są problemy 29... Oj, kłopoty, kłopoty Musi tutaj szybko podejmować decyzję Pozycję ma świetną Cały czas jest ten goniec przewagi Ale nie do tyłu Figury do przodu powinny chodzić Aktywność to jest podstawowa sprawa I zobaczcie, król czarnego Turbo agresywnie wkracza do akcji Król B2 y, Będzie atak na wieżę A1 I 13 sekund 13 sekund po stronie nieuczesanej to już jest zdaje się koniec, ponieważ wieża nie ma gdzie uciekać, nie ma jak jej obronić, a jak tylko wieża odejdzie, no to następuje A1 i zamiana piona w Hetmana i finalnie rzeczywiście Slayprox zwyciężył. No to było blisko, było blisko w tej drugiej partii, ale finalnie e, Slayprox zrealizował przewagę. No, witam, witam za.